Witam serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Okej, okay, wraz ze mną w studium Słowa Bożego biorą udział Janusz, Karol, Max, Mieczysław. Zwyczajem naszym zawsze jest modlitwa na wstępie studium. I bardzo proszę do modlitwy. Dobry nasz Panie i Boże, bardzo Ci dziękujemy za ten czas, za tą chwilę, kiedy możemy się zebrać tutaj na tym miejscu, aby rozważać Twoje słowo. Prosimy Boże o Twoje szczególne błogosławieństwo, aby te myśli, które będziemy poruszać tutaj, też dotykały naszych serc, a również wszystkich tych, którzy nas słuchają, oglądają. Prowadź nas i bądź z nami obecny na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Studiujemy temat bardzo istotny dzisiaj w chrześcijaństwie. Temat jest głęboko umiejscowiony w Słowie Bożym, czyli w Piśmie Świętym. W tytuł tematu Jezus dawcą życia. Bardzo szeroki temat, ale określenie tego tematu w jakimś stopniu zostało zawarte przez apostoła Pawła w liście do Filipian. Ono wyraźnie tutaj określa nam sposób postępowania Chrystusa wobec każdego człowieka, jak również prowadzenie Kościoła Jego, a także różne sytuacje, które spotykają ludzi, kiedy Jezus jest zawsze obecny. Tekst do Filipian, jak tutaj zauważamy, brzmi w następujący sposób. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą, według bogactwa swego w chwale. Co to w sumie oznacza dla nas? No, dla mnie jako takiego wielkiego egoisty mogłoby to oznaczać bardzo, bardzo dużo, czyli zaspokoi moje wszystkie zachcianki na przykład. Tak by to dzisiaj pewnie nie jeden chciał rozumieć ten tekst. Jest taki potężny, jak żeśmy się uczyli dotąd, że wszystko potrafi zrobić w mgnieniu oka, z niczego. Co za problem, żeby mi się dobrze powodziło, żeby miał wszystko, co sobie pomarzę, pomyślę. No tak na pierwszy rzut oka tak się wydaje. Ja też słyszałem taką historię, jak zaczynałem właśnie swoje pierwsze kroki z Chrystusem, w takiej książce przeczytałem, można tak inaczej powiedzieć, o pewnym więźniu, do którego, który po prostu całe życie różne rzeczy różne robił i jak już był przed karą śmierci, to przychodzi do niego ksiądz duchowny i rozmawiając z nim powiedział właśnie te słowa. I tamten właśnie odpowiedział na następny dzień, żeby ten ksiądz więcej do niego nie przychodził. Ksiądz się zapytał, dlaczego? Dlaczego on do ciebie nie przychodzić? No bo powiedziałeś, że Bóg spełni każdą moją, można tam troszeczkę inaczej zmienić, tak, zachciankę, tak? Ja prosiłem u niego pistolet, żeby rano się okazał pistolet tu u mnie w celi i nie było. Co to za Bóg? Tak można właśnie myśleć, że na początku nam się tak wydaje, że Bóg może spełnić naszą każdą zachciankę, jednak myślę, że tutaj będzie troszeczkę głębszy sens do zrozumienia. Tak, właśnie jest głębszy sens tego tutaj pytania, bo druga część tekstu mówi według bogactwa chwały Jego, tak? Mhm. Czyli nie dotyczy to zachcianki ludzkiej, ale woli Bożej. Wręcz jeszcze końcówka tego tekstu. W Chrystusie Jezusie. Jezusa żeśmy mieli możliwość poznać lepiej niż Boga ogólnie, gdy był na ziemi. Wiemy, jak Chrystus, na co zwracał uwagę, na jakie potrzeby ludzi. No, dwa razy nakarmił też tych ludzi, prawda? Ale przede wszystkim to dbał o to ich dobro duchowe, o spokój, o miłość, o to ciepło, ale nie tak bardzo kwapił się do zabezpieczenia bytu materialnego czy niepodległości na przykład, o czym tak marzyli wtedy Żydzi, prawda? To już nas jakoś troszeczkę inaczej ustawia. Też
jak patrzymy właśnie na życie Pana Jezusa, to często faryzeusze na przykład przychodzili do Niego i żądali od Niego pewnych znaków. Ludzie też właśnie pragnęli tego, o czym tutaj mówił brat. Pragnęli może tych właśnie fizycznych bardziej bogactw, ale Pan Jezus czasami właśnie odmawiał, nie dawał wszystkiego. Tak, w takim razie ogólnie rzecz biorąc wiemy, że wszystko jest w Bogu. Bóg jest dawcą życia, Bóg zaspokoi wszelkie nasze potrzeby, ale według Jego woli, prawda? Ludzie mogą postrzegać te rzeczy zbyt szeroko, ale chodzi o to, żeby je postrzegali według tego, co mówi Pismo Święte. Jeśli ta rola postrzegania ludzkiego będzie spełniona, wszystko będzie dobrze. Ale przejdźmy, moi drodzy, przejdźmy w takim razie do innego zagadnienia. Mamy ich tutaj w naszej lekcji parę, które chcemy przedyskutować. No, mianowicie, jest taka rzecz, która dotyczy oczywiście naszego globu ziemskiego. Naszej Ziemi, stworzenia, powiedzmy nawet dziedzina astronomii, fizyki czy chemii, one wchodzą w pewne te kwestie bardzo, bardzo mocno. Jaką rolę Bóg spełnia tutaj? Prawda? Bo mówimy o życiu, mówimy o potrzebach ludzkich i tak dalej. My tu stąpamy, żyjemy na tej ziemi. No ale jest przecież jeszcze nasza galaktyka, prawda? Jak Bóg rolę spełnia, no swoją rolę spełnia bardzo zdecydowanie, ale ludzie jak sobie wyobrażają spełnianie woli przez Boga, spełnianie tej roli przez Boga. Jak znamy z historii, marzenia ludzkie były bardzo takie zawsze prozaiczne. Przez wieki potężni władcy utrzymywali różnych naukowców, pseudonaukowców, tak zwanych alchemików, którzy spędzali swoje życie i wszystkie wysiłki nad tym, żeby znaleźć tajemnicę wyprodukowania złota. Żeby taki patent znaleźć, wtedy będziemy już wszystko mieli. Ale, może już trochę później, ale i wcześniej chyba też, wielu było takich racjonalizatorów, odkrywców, których pragnieniem było stworzyć taką maszynę, którą jak raz puszczą w ruch, ona będzie się cały czas kręciła i wykonywała jakąś pracę, dawała energię albo wykonywała jakieś, powiedzmy, że to będzie turbina, która będzie prąd nam dawała bez żadnego paliwa, bez dostarczania jej czegokolwiek. Taka maszynka by nam się przydała, prawda? I w taki sposób sobie wyobrażali właśnie Boga. Taki wspaniały był mechanik, że zrobił ten świat, tak go nakręcił, galaktykę, wszechświat. Wszystko się kręci, wiruje, toczy, każde w swoją stronę idealnie, a Pan Bóg sobie teraz siedzi na ławeczce w ogródku pod jabłonką i pyka fajeczkę. Jest na emeryturze. No, niezła ilustracja, tak, i perspektywa dla ludzkiego ego, oczywiście. Tak, no ale codzienność nasza, prawda? I galaktyka, w której się poruszamy. No, wydaje mi się na przykład, ja tak powiem, że jeśli coś nawet my stworzymy, mamy swój ogródek, uprawiamy gdzieś w ogródku, tak na taki na chłopski rozum nawet pomyśleć, to nawet raz, jeśli coś zrobimy, fajnie to wygląda, tak? Coś posadziliśmy, kwiaty, drzewa i tak dalej, to po jakimś czasie trzeba za tym chodzić znowu. I wydaje mi się właśnie tak, chwasty same narosną. Tak jest. Prawda? Tak jak właśnie Janusz mówi, że Pan Bóg stworzył to wszystko, ale podtrzymuje i nie tylko sam, bo ma też dużo aniołów różnych i tak dalej. My oczywiście dużo z tego nie jest odkryte dla nas, ale wydaje mi się, myślę, że tak jest. Tak jak podobnie w ogródku to, co robimy i tak dalej, dbamy o nasz dom, o środowisko, podobnie Pan Bóg stworzył i cały czas dba o to wszystko. Wiadomo, że wpadliśmy w grzech, tak? I nasze ciało jest skażone, planeta jest skażona również, ale myślę, że Bóg nie zostawił ani nas, ani planety i dlatego cały czas jest tu obecny i podtrzymuje to wszystko w życiu. Tak. No, może będzie to naiwne troszeczkę, prawda, dla powiedzmy ludzi, którzy są sceptykami czy powiedzmy ateistami. Gdy powiemy dzisiaj, że każdy nasz ruch, każde nasze tchnienie, prawda, jest zależne od Boga.
Jest pod kontrolą. Jest pod kontrolą Bożą. Tak. Myślę, że lepsze jest postrzeganie świata, życia ludzkiego, zwierzęcego, świata roślin w tej perspektywie, niż w perspektywie takiej, że wszystko samo przez się powstało i samo przez się funkcjonuje. Dlatego, że zależność od Boga jest czymś ogromnie ważnym dla człowieka. Człowiek czuje się bardziej spokojny i może oczywiście patrzeć troszeczkę dalej w perspektywę i być spokojniejszym w świecie, w którym dzisiaj żyje. Ale jest jeszcze taka sprawa, moi drodzy. No bo tak, oczywiście rozważamy tą lekcję na zasadzie takich kroków pewnych, tak? A więc dawca życia i tak dalej. No ale tak, czym ten dawca jakby zasłużył też w pewnym sensie na to, że jest szczodrym dawcą? Czy Bóg obdarza ludzi czymś, na co nie zasługujemy? No, jakbyśmy mówimy o stworzeniu świata w tym cyklu naszych studiów. Na początku, czym człowiek zasłużył? Stworzył go, wszystko mu dał, postawił go, otoczył. Piękny ogród, wszystkie możliwości, wszystkie warunki do życia, a na środku jeszcze drzewo żywota i drzewo wiadomości dobrego i złego. I mały tylko nakaz, tego nie ruszaj. Co zrobił człowiek dobrego, że na to zasłużył? Nic nie zrobił przecież. A co dzisiaj może człowiek zrobić dobrego, żeby zasłużyć sobie na Bożą łaskę? Czy dzisiaj jest inaczej? Cóż może zrobić, jeżeli popatrzymy w perspektywie wszechświata na Boga i na człowieka, co może zrobić taka mrówka, taki pyłek, który we wszechświecie się w ogóle nie liczy proporcjonalnie, dla Boga, żeby zasłużyć sobie na jego jakąś tam opiekę czy troskę? My też, wiecie, tak rozmawiając na ten temat, to niektórym z nas, również rozmawiającym i może słuchającym, oglądającym nas, jest trudno też zrozumieć, dlaczego Bóg jest szczodry i tak dalej. Na przykład w przełożeniu na przykład w przykładzie rodziców, na przykład bym powiedział. To, co rodzice robią dla dziecka najlepszego, czyli od samego dzieciństwa, kiedy dziecko jest w ogóle nieumiejętne zrobić cokolwiek, dbają o to dziecko, pokazują najlepszym przykładem, jak trzeba postępować i tak dalej. Różne smaczki tam dają, dobre jedzenie. Więc podobnie w takim przełożeniu możemy pomyśleć o Bogu, który stworzył Adama i Ewę i stworzył przecudowne różne, nie wiem, drzewa, chwasty, różne takie rzeczy smaczne dla nich dał. To wszystko, tak? Więc ja uważam, że jest naprawdę bardzo szczodry. Tylko, że tak, żeby praktycznie to powiedzieć, w czasie, jakby w teraźniejszym czasie, tak? No niektórym to ciężko jest w ogóle zrozumieć, co to znaczy Bóg szczodry. Niektórzy na przykład nie wierzą również w Boga jako takiego, ażeby on jeszcze był szczodry, bo doświadczyli w swoim życiu również od osób najbliższych przykrych rzeczy, tak? I żeby to zrozumieć, to wydaje mi się najprostszym, najlepszym przykładem, który też Bóg wprowadził w życie, to jest przykład rodziców, którzy są otwarci, z otwartym sercem, z miłością postępują ze swoim dzieckiem, nawet jeśli ono jest niepokorne, robi coś źle i tak dalej, tak? To rodzice są do niego otwarci, no i właśnie pokazują tą miłość. I dzięki temu przykładowi można zobaczyć Bożą miłość, która przejawia się w dzisiejszym świecie. Mhm. To znaczy, że co? Szczodry to jest ktoś, kto daje czy rozdaje ponad potrzebę ludzką, tak? Czy tak możemy wyobrażać, załóżmy ogród Eden, gdzie powiedzmy wystarczyłoby kilkanaście drzew, a przecież ogród Eden był ogromny. No, ale ludzie się mieli rozmnażać. Także to był z perspektywą zrobiony. Ja się tylko zastanawiam, jakby tak się ludzie nie zgrzeszyli i w tym ogrodzie Eden rozmnażali i jakby ich tak było na przykład 20 miliardów, a drzewo żywota byłoby tylko jedno na środku. Co by wtedy zrobili? Jakby mieli zapewniony do niego dostęp na przykład?
Myślę, żeby chyba sadzonki posadzili jeszcze w innych miejscach też. No, myślę, że ci, którzy by się rodzili, korzystaliby z natury tych, którzy spożywali ten owoc żywota wcześniej, prawda? Bo to, jak się dzisiaj dzieje z urodzeniem, z naturą, no to dzieci przejmują naturę rodziców, taką, jaką rodzice mają. Ja myślę, prawda? Że to jest takie nasze zmartwienie tutaj, bezsensowne gdybanie, prawda? Pan Bóg by na pewno to znalazł sposób. Mnie interesuje to i przekonuje, bo nie tak dawno usłyszałem, i to chyba jest wiadomość nie przeze mnie, tylko usłyszana, że naukowcy odkryli, że wszechświat cały czas się powiększa. Cały czas, i to jest dalej dla mnie jakimś namacalnym dowodem na to, że istnieje ktoś, kto nad tym czuwa, komu na tym zależy, żeby to żyło, żeby to się powiększało. I gdyby nas było, gdybyśmy nie zgrzeszyli jako ludzie, to pewnie by Ziemia była za mała na to, żeby się wszyscy nie zmieścili. No ale co za problem dla Pana Boga, nie? Zrobić takich ziem jeszcze 100 czy 1000, no. Na pewno by coś wymyślił. Jak on potrafi wszechświat powiększyć, to co nie potrafi jeszcze Ziemi powiększyć czy pomnożyć. I na pewno by znalazł na to sposób. Bóg jest na wszelkie sytuacje, na wszelkie możliwości przygotowany na pewno. Jeżeli był przygotowany również na taką możliwość, że ten człowiek może się okazać nielojalny, zgrzeszyć, to na to by nie był przygotowany. Tak, no właśnie. I tu Bóg był tak przygotowany na to, że człowiek zgrzeszy. Rzeczywiście człowiek odstąpił od woli Bożej, wybrał własną drogę, sprzeciwił się Bogu. No i potem cały cykl różnych konsekwencji, prawda, o których też czytamy w Piśmie Świętym. No i to objawia się w czym? W przyrodzie, tak, w życiu codziennym i tak dalej. No ale co do przyrody, bo tu jest bardzo istotna kwestia. Dużo na temat przyrody czytamy w Księgach Mojżesza, w Psalmach również. Czytamy na temat przyrody w Księdze Hioba. No i tam mamy parę takich zagadnień, które nas informują, w jaki sposób to zło w przyrodzie się objawia. No, przypatrzmy się Hiobowi na przykład. To są pytania, to są stwierdzenia, które żaden człowiek nie potrafi odpowiedzieć. Pan Bóg zadał mu te pytania. Pan Bóg, no jak ty możesz to wszystko objąć? Ty jako mały człowiek, czy gdzie byłeś wtedy, kiedy ja to robiłem? Pomagałeś mi, towarzyszyłeś. Sam to zrobiłem i jestem nad tym, panuję nad tym. I pamiętaj, że jeżeli ja to wszystko zrobiłem, to jestem na tyle mocny, żeby wszelkie takie jakieś filozofie czy błędne teorie potrafić też pokonać. Bo szatan tam chciał swoje zawsze wtrącić. Zawsze chciał coś poprawić albo zarzucić, że tak może lepiej, czy tak gorzej. Pan Bóg mówi spokojnie, ja sobie to wszystko potrafię, z tym wszystkim dać radę. No właśnie, proszę Karol. Tutaj właśnie głównym problemem jest szatan, który stara się oddzielić człowieka od Pana Boga, który jest źródłem życia. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, to on porównywał się do światłości świata, do chleba żywota, do wody życia, czyli do takich składników, bez których życie jest niemożliwe. I właśnie bardzo dobrze widać to po grzechu, że kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy odszedł od Pana Boga, to właśnie zaczął umierać. Teraz ten świat widzimy, na każdym kroku widzimy śmierć, dlatego że człowiek właśnie odłączył się od tego źródła życia. No i tu dotknęliśmy bardzo ważnej rzeczy, kwestii istnienia zła, która nie zawsze, nie wszędzie jest akceptowalna. Istoty osobowej, prawda, złej, z której powstał, prawda, zaistniał początek zła. Więc mamy siłę dobra, którą jest Bóg, którą reprezentuje, tak? Ojciec, Syn i Duch Święty, Jego aniołowie, jest siła zła w postaci szatana, również z jego aniołami. Tam właśnie w Księdze Hioba też to występuje. Widać, jak przy doświadczeniu Hioba ogień z nieba zstępuje. No to pojawia się pytanie,
czy Bóg ten ogień spuszczał, czy spuszczał go szatan, który niszczył jego trzodę, jego sługi. Prawda? Oczywiście. A więc gdy dzisiaj patrzymy na w ogóle życie, zdarzenia różne, nawet uczeni, astronomowie mówią, że są pewne obiekty w naszej galaktyce, czy w ogóle w galaktyce poza naszej ziemskiej, pozasłonecznej, których nie są w stanie uchwycić, ale one są. I to, co się wydarzyło na przykład ostatnio w Rosji, to również stwierdzono, że nie można było tego przewidzieć, a jednak spadło. Tak. Czyli kontrola ludzka jest tutaj całkowicie zawodna. I znowu zmierzamy do źródła. Prawda? A więc zło w przyrodzie. Wiatry, co? Nie wiem, pioruny, trzęsienia ziemi i wiele innych rzeczy, prawda? No ale, choć, ale zło, ale też i dobro. Tak. Bo bądźmy sobie szczerzy, że deszcz, słońce mogą być złem, ale przede wszystkim są dobre. Gdyby nie było słońca, to by nie było życia na ziemi. To dzisiaj wiemy o tym, bo by nie było temperatury, nie byłoby fotosyntezy i nie byłoby warunków do życia. Gdyby nie było wody, gdyby nie było deszczu, to nawet gdyby było słońce, to by wszystko wypaliło, wyschło i też by nie było życia, prawda? I ten wiatr, chociaż czasami wyrządza takie wielkie szkody, takie wielkie kataklizmy, jest też takim wiatrem, który potrafi morze na przykład przesunąć i żeby Izraelici sobie przeszli spokojnie przez niego. Albo potrafi tak wiać, że się wody potopu przesunęły i ziemia się okazała. To był w wielu przypadkach błogosławieństwem. Także to są moce, które wykorzystuje właściciel, Pan, Stwórca. On je ma do dyspozycji. Ale bardzo często dysponuje nimi też, używa ich ten uzurpator. Tak, w przypadku Hioba wiemy dobrze, że ten ogień to nie spuścił Pan Bóg, tylko szatan. Tak jest. No to, moi drodzy, jaka jest nadzieja w takim razie? Mamy w Księdze Hioba, 42 rozdział, przepiękną nadzieję. Nadzieja jest też w słowach Jezusa. Przypatrzcie się ptakom podniebnym, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Wy, czy znaczy my? My, ludzie. Tak jest. Pojawiają się pytania pewne w Słowie Bożym, które też warto dzisiaj w tej naszej dyskusji poruszyć. Dlatego, że jeśli już mówimy o Hiobie, bo nie skończyliśmy tego tematu, a musimy przejść przez ten temat i spróbować czegoś innego, może trudniejszego nawet, to jednak w Księdze Hioba, w 42 rozdziale, tam pojawiają się pewne pytania. Po pierwsze, jakie pytanie? Czy Bóg wysłuchuje? No bo siedząc tutaj, dyskutując nad pewnymi tematami, trudniejszymi, łatwiejszymi, możemy być pewni niektórych rzeczy. Ale gdy ktoś nas słucha, pomyśli sobie, to jest ich świat. Więc możemy zadać pytanie. Gdy znajdziesz się w tym świecie, a możesz znaleźć się w naprawdę trudnych sytuacjach, to dzisiaj mogę zadać pytanie słuchaczowi, kto wtedy staje się dla ciebie numerem jeden? Gdy znajdziesz się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. I odpowiednikiem dla Hioba jest tam właśnie Bóg. Tam pojawiają się pytania, czy Bóg wysłuchuje, czy znasz Boga, czy tylko słyszałeś o Nim, prawda, przez uszy swoje, czy naprawdę Go znasz. Bo to jest bardzo istotne. Znaczy i w takiej sytuacji, jakiej był Hiob, to ta odpowiedź jest wtedy rzetelna, jest prawdziwa. Bo w każdej innej sytuacji to my możemy powiedzieć coś, co sobie wymyśliliśmy, albo co sobie pozwoliliśmy wmówić, albo z czego się nauczyliśmy w jakiś sposób, co nam okoliczności. Dopiero w takich przypadku, jak nas dotknie coś naprawdę, tak jak to dotknęło Hioba, okazuje się, co jest w naszym wnętrzu.
To już w przypadku Hioba nie mogło być gry jakiejś czy udawania. Bo już tak głęboko, tak mocno doświadczenie go dotknęło, że gdyby nie kochał Boga, nie ufał mu, to by go dawno już przeklął. Jak mu radzili, odwrócił się do niego plecami, uciekł i by wybrał na pewno inną drogę niż tę, w której trwał. No, Hiob przeszedł właśnie przez bardzo trudny okres, bardzo ciężkie doświadczenia go spotkały i podczas tego momentu pojawiało się mnóstwo pytań. Hiob nie rozumiał, co się dzieje i zadawał te pytania Panu Bogu, ale nie otrzymywał odpowiedzi. I w końcu dochodzimy do momentu, kiedy Pan Bóg zaczyna do niego przemawiać i nie wyjaśnia mu tego, co się dzieje, co go spotkało, dlaczego go to spotkało. Ale po tej rozmowie Hiob wypowiada takie słowa. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Czyli po tej rozmowie z Panem Bogiem Hiob jakby jakoś lepiej zaczyna rozumieć charakter Pana Boga, zaczyna lepiej rozumieć to, kim Pan Bóg jest i to mu wystarczyło. To mu wystarczyło. Jego zaufanie do Boga wzrosło. Już nie potrzebował wyjaśnień tego, co się stało. Po prostu ufał Bogu i wiedział, że miał pewność, że Pan Bóg prowadzi wszystko najlepiej. Tak jest. A żona jego mówi, złożesz Bogu i umrzyj, tak? No nie chciałbym przeżyć takiego czegoś jak Hiob, ani nikomu tego życzyć. Ale wiemy, że ludzie przeżywają trudne chwile. No przecież to nasi ojcowie w sumie przeżywali doświadczenia II wojny światowej, albo później okresu stalinizmu, to trochę możemy pamiętać. I nie wiadomo, co nas jeszcze może czekać. Co nam szatan gotuje, jaką niespodziankę, prawda? Musimy na to być gotowi, bo tak jak ja mogę po sobie powiedzieć, jak na razie, to żyję faktycznie tak, jak tu na początku było, jak w tym liście do Filipian napisał Paweł, prawda? Wszystko Pan Bóg zaspokoi według mojej potrzeby. I to jest niebezpieczne, że to może się skończyć i może przyjść na mnie jeszcze jakaś taka chwila właśnie trudna. Ale tutaj jeszcze dalej mówiąc jeszcze o Hiobie, to on wiedział Bogu ze słyszenia, tak? I trzymał się jego. I nawet kiedy już tam żona złożyczyła i tak dalej, tak, i różne trudne chwile przyszły do niego, tak, to trzymał się. Trzymał się tego. Podobnie jakby każdy z nas może pomyśleć, tak, bo każdy z nas usłyszał o Bogu, widzi ludzi, którzy trzymają się wiary w Jezusa Chrystusa. No i też swoje życie jakoś próbuje tak zrobić, żeby było napełnione Chrystusem. Często słyszymy również takie stwierdzenia, że Pan Bóg, na pewno ktoś słyszał, każdy z nas słyszał, że Pan Bóg odpowiada na trzy sposoby, tak? Bo tu było też pytanie, że tam Bóg odpowiada, czy nie odpowiada, tak? Mogą być trzy sposoby różnej odpowiedzi. Tak, nie, albo poczekaj, spokojnie, pokażę ci, bo my możemy sobie chcieć różne rzeczy, tak, jakieś cuda, żeby Jezus na przykład pokazał i tak dalej, żeby coś osiągnąć w naszym życiu i tak dalej. A Bóg nas uczy też cierpliwości, tak jak dzisiaj też dla dzieci była taka historia, no nie? I podobnie Hiob, bo tak wiecie, rozmyślając na tej, rozważając tą historię, no to inne pytanie. Co pozostaje Hiobowi, który wiedział o Bogu i przechodził różne trudne chwile, tak? Złorzeczyć? Czy trzymać się razem dalej z Nim? Bo też wiemy, że wszystko, co się nie dzieje, dzieje się ku lepszemu, żeby zmieniać przede wszystkim nas. I właśnie tutaj wydaje mi się, że to jest ta myśl, że Bóg jest hojny, daje nam życie przede wszystkim i chce, żebyśmy naśladowali Go, tak? I zmieniał nasze, żeby zmienić nasze serce podobnie, bo tym przykładem będziemy świadczyć o prawdziwym Bogu. Dlatego, że ten grzech i wszystko, co się dzieje wokół nas, strasznie nas może zmienić. Wszystko, co się dzieje tak naprawdę wokół nas. Może nas zmienić na ludzi krnąbrnych, złych, którzy żyją tylko dla siebie, egoistów i tak dalej. Ale Bóg, dając jako Jezus, dawca życia, On jest dawcą życia tu i teraz w naszych sercach. Tak mi się wydaje.
Tak, i może na koniec jeszcze, bo czas zbliża się nieuchronnie do końca. Wielu ludzi dzisiaj zadaje pytanie, jak Bóg może mi pomóc w sytuacjach zwykłego życia, w moim małżeństwie, w sprawach dotyczących, prawda, pracy, kontaktów międzyludzkich. No jeśli Jezus jest dawcą życia, to co moglibyśmy poradzić komuś takiemu? No na pewno nie rób obojętne, co ci się tylko przyśni, a Pan Bóg cię z tego wszystkiego będzie wyprowadzał. Pan Bóg powiedział, w takiej sytuacji postępuj tak, obowiązuje cię taki przepis, takie przykazanie, taka norma, jeżeli to będziesz czynił, ja będę z tobą. To mówił, to po coś. Nie po to, żebyśmy sobie to lekceważyli, tylko żebyśmy się według tego stosowali. Tak. Wiecie, dla mnie jest jakby takie zrozumienie, dwa zrozumienia życia, na przykład życia codziennego, dzisiaj. Można przeżyć dzień sobotni lub inny jakikolwiek, przeżyć tylko, czyli istnieć, istniejąc, tak? Albo przeżyć go z optymizmem. I dla mnie właśnie życie takie z optymizmem, patrząc na możliwości, które Bóg nam daje, tak, ale, a nie na trudności. Wiecie, to jest wielka różnica. Kiedy przechodzimy różne doświadczenia i możemy tak popatrzeć, tyle trudności mi się trzeba to jakoś przebrnąć przez nich i nawet nie chce mi się tego robić, tak? Albo na możliwości naszego rozwoju. Pan Bóg daje nam coraz trudne zadania do wykonania, abyśmy byli coraz bardziej doskonalsi i nasza wiara bardziej była doskonała. Tak, może naszą dyskusję spuentujmy tekstem z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 wiersz, gdzie Pan Jezus mówi do zebranych, do tych, którzy tam są i którzy mieli równie wiele problemów w tamtych czasach, jak i dzisiaj ludzie też mają. Wtedy Jezus powiedział takie słowa, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I tą myślą zakończymy nasze dzisiejsze studium. Może poproszę jeszcze o modlitwę Karola. Panie Boże nasz, chcemy podziękować Ci za to, że chociaż ludzkość upadła, zgrzeszyła, to jednak Ty o niej nie zapomniałeś, nie zostawiłeś, ale cały czas się troszczysz o nas wszystkich, cały czas chcesz dla nas jak najlepiej, cały czas chcesz być w naszym życiu i działać i prowadzić nas. I prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy zawsze o tym pamiętali i też o wiarę, Panie, byśmy zawsze Cię widzieli obok naszego życia i pragnęli za Tobą podążać. Prosimy o to wszystko przez naszego Pana Jezusa. Amen. 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 Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję również moim rozmówcom. I zapraszam za tydzień na kolejne studium Słowa Bożego. Ja bym chciał, żeby to się skończyło jak najszybciej, ale jak będzie trzeba, to do 1000 może dociągniemy. Póki sił wystarczy. Do 1000 to ile byłoby lat jeszcze? 1000 lat. To byłoby 30 lat. Później dalej będziemy w niebie. To już będę dosyć w podeszłym wieku, mam nadzieję, ale jakby Pan Bóg pozwolił, to bym nie miał przeciwko temu nic, żebym tyle wytrzymał. Ale tak za rok już za trajkasterem już możesz tam siadać. Dobra. Dobra, wszyscy. Ale czemu tu nie przyjdziesz też? Ale naciskam. Krzysiu, chodźcie tu wszyscy. Już dużo jeszcze mam długo nawijać, już wystarczy. Tak, ale dobrze, brakuje tutaj niektórych. No, a i to była setna lekcja szkoły sobotniej. Dziękujemy, zamykamy i idziemy do domu. Tak jest. To nie możemy. Zaraz jedzie bams na podłogę. Z podłogi będziemy łapać. To co, śpiewamy 100 lat? Sami tak, sami sobie. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam.
sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. A kto? Nadzieja TV! Hurra! Ja ostatnio zdjęcie. Na kim chodzi?